Ponad 31,5 tysiąca Suwałczan korzysta już z suwalskiej karty mieszkańca. Przy takiej liczbie użytkowników programu jego funkcjonowanie musi zostać usprawnione i zautomatyzowane, orzekł prezydent miasta i ogłosił przetarg na elektroniczną SKM-kę. Zamówienie obejmuje system informatyczny do realizacji suwalskiej karty mieszkańca, w tym wykonanie strony internetowej, przygotowanie aplikacji mobilnej o nazwie Suwalska Karta Mieszkańca, dostawę potrzebnego sprzętu, ale też opracowanie i wydruk dokumentów promocyjnych, informuje Czesław Rankiewicz. Oferenci mogą składać swoje propozycje do 6 kwietnia. Po wyłonieniu zwycięzcy i zawarciu umowy będzie on miał 120 dni na uruchomienie systemu. Z elektronicznego dokumentu znikną kolory, a warstwa elektroniczna pozwoli na zwiększenie funkcjonalności dokumentu. Przede wszystkim nie będzie trzeba wymieniać karty po zakończeniu jej ważności. To znacznie ograniczy koszty funkcjonowania systemu, uważa prezydent. Dotychczasowy podział na karty zwykłe, karty dla rodzin wielodzietnych, seniorów czy niepełnosprawnych zostanie zachowany. SKM-ka we wrześniu tego roku będzie obchodziła 3. urodziny. Zdaniem prezydenta Rankiewicza program odniósł duży sukces. Jedną z największych korzyści płynących z posiadania SKM-ki jest darmowa komunikacja miejska dla osób niepełnosprawnych, dzieci i młodzieży oraz darmowe przedszkola, wylicza włodarz miasta. Koszt wdrożenia, uruchomienia i utrzymania systemu elektronicznej karty mieszkańca miasto oszacowało na maksymalnie 336 tysięcy złotych.